Ojciec Święty Franciszek wzywa nas do tego, abyśmy nie próżnowali 31 października, lecz podjęli inicjatywy związane z Wigilią Wszystkich Świętych. W związku z tym, w Kościele w Pabianicach organizujemy w trzech miejscach takie wydarzenia pod nazwą Holy Win, aby podkreślić, że to świętość zwycięża w tym dniu. Zaczynamy o godzinie 19 w kościele pod wezwaniem św. Maksymiliana, Marii Kolbego. Tam będzie prezentacja różnych świętych, która ma pociągnąć do naśladowania ich. Następnie o 21 w parafii św. Mateusza będzie apel jasnogórski i koncert uwielbienia. Tu skoncentrujemy się już na Jezusie, który jest miłością naszą, a tylko miłość zwycięża, dlatego zaczerpniemy właśnie z tego źródła, abyśmy mieli moc przeciwstawiać się wszystkiemu, co jest słabością, złem, co ciągnie w dół zamiast do góry. A ten wieczór wyjątkowy zakończymy w kinie pabianickim Tomi o 22.44. Będzie taka nocna projekcja, już tylko dla dorosłych. Wywiad z egzorcystą, księdzem Piotrem Glasem pod tytułem Demony Seksu. Na cały ten wieczór zapraszamy na początku dzieci, później młodzież, później dorosłych. Tak więc każdy w te Wigilie Wszystkich Świętych będzie mógł znaleźć coś dla siebie, aby podciągnąć swoje życie w kierunku nieba. Zapraszamy.